Siemano, guess who's back. Wiem, nie było mnie dawno. Miałem swoje sprawy do załatwienia, prywatne, zdrowotne i około ramonowe. No i wracam. Wracam do vlogowania. Co u mnie? Pytacie, co u mnie? A u mnie wszystko ok. Jestem z moim młodym na treningu na stadionie Poznani rugbystów. Nie wiem, czy to się mówi rugby czy rugby. Wydaje mi się, że rugby. DJ Dex pewnie wie. Co tam? Kurde, nie wiem. Myślę, że szaleństwo wirusowe się już troszeczkę wypaliło, chociaż nadal widzę samotnie spacerujące osoby z maseczkami na twarzach, co jest dla mnie po prostu kosmiczne. Widzę samotnych kierowców aut, prowadzących auto w masce. Niejednokrotnie jeszcze widzę wiarę w rękawiczkach. Nie wiem. Ja już od zawsze mówiłem, że to jest robienie z igły widły. Oczywiście każda śmierć to jest tragedia rodziny, bliskich, ale no, jeśli umiera na jakąś chorobę, nie wiem, 6 osób dziennie w Polsce, to wydaje mi się, że są choroby, na które umiera więcej osób i nie robi się wokół tego takiego szumu. Niech szukają lekarstwa na raka, albo niech je ujawnią, jeśli jest. Skoro dziennie umiera wiele, wiele więcej osób na to gówno niż na ten wirus. Także żal mi wręcz ludzi, którzy nadal tak bardzo boją się o swoje życie, myśląc, że to im zagraża tak bardzo, jak im próbują to wmówić. Nie jestem żadnym lekarzem, specjalistą, wirusologiem, czy jak to się zowie, ale mam swój rozum i chłopski rozum. I na mój chłopski rozum to jest kolejny gruby szwindel. No wiem, pewnie część z was mówi, że jestem teraz debilem, ale ja tu nie jestem po to, żeby mówić to, co ktoś chce usłyszeć, tylko to, co ja chcę powiedzieć. No i co? I to by było tyle. Ja miałem jakieś tam swoje komplikacje, mówię, zdrowotno, prywatne. Pogarniałem sobie wszystko, także wracam. Cicho mówię, bo tu trening trwa i nie chcę rozpraszać młodzieży, być może przyszłych reprezentantów Polski. Jak kiedyś usłyszycie w telewizji Kacper Wrzalik, gol! To jest konsekwencja tych treningów, na które woził cię tatoś Kacper. Pamiętaj o tym. To tylko na tyle chyba z mojej strony na dziś. Chciałem się tylko przypomnieć wam o sobie. Cały czas zbieram pytania na te tak zwane Q&A. Gdy się macie jeszcze jakieś pytania do mnie, to dawajcie znać. Wracam ostro do robienia tej ostatniej swojej solowej płyty. Jednak będzie to w trochę innej kolejności. Pierw będzie moje solo, ponieważ Rafi też robi w tym momencie solo i nie dał się namówić, żeby zrobić RR-kę, ponieważ jego solówka jest zbyt daleko posunięta. Więc ja też zrobię pierw solo, a jako ostatnia wyjdzie ostatnia płyta z moim udziałem, takim składowym udziałem, wyjdzie RR Brygada. Wiadomo, raz na parę lat się komuś gdzieś dogram. To będzie maks mojego angażowania się w muzykę, tą muzykę, think about it, tą muzykę. Także dubię solo z Siwym. Siwy robi bity, ja piszę teksty. Skończymy po solówce z Rafim.
i jedziemy z RR Brigadą. To było na tyle z ogłoszeń parafialnych. Pozdrawiam Was ze stadionu Poznani, ze słonecznego Poznania. W świetnym humorze olejki CBD jednak działają. Trzymajcie się, ludzie. Buja!